Halo, halo, dzień dobry, wracamy do Was, moi drodzy, po świetnym ranie z Super Mario 64. 120 gwiazdek udało nam się zebrać i mało tego, udało nam się zebrać też 88 zł, nawet więcej na Yume 8X, prawda? Tak. Tak, nie wiem, to... Halo? Czy ktoś kliknął znowu przycisku tutaj, bo to był ostatni problem? Jeszcze nie. Halo? Halo, mikrofon pokera. Halo, halo. Za chwilę jesteśmy. To użyjemy jednego mikrofonu, skoro jeden jest nieresponsywny. Także no to co mówiłem, to słyszeliście. Witamy Was po ranie z Mario 64, 120 gwiazdek. Tak, taki był run, pamiętałem jeszcze. Poker, jak Ci się podoba run w ogóle? Bardzo, bo nie znam kompletnie Mariana, więc niczego się nie spodziewałem, a był fajny, świetny. Mi się podobało i podobał mi się komentarz mojego Ikrusa, który w ogóle jest tak wyszedł znikąd, że znał ten run, więc super. I no, tak, podobało mi się. No mnie również Ran się podobał, ja lubię co prawda Mariana sobie oglądać czasami, ale też nie znam się za dobrze, bo nie jestem konsolowcem, mam w domu tylko jedną konsolę, moją blisko mojemu sercu, ale no niestety nie jest to N64. Dlatego cieszę się, że mogłem obejrzeć ten Ran i tak samo mam nadzieję, że wy się również będziecie cieszyć. Ale co chcieliśmy wam przekazać? Moi drodzy, przed nami jeszcze dwa rany. Możecie myśleć, że jeden, ale tak naprawdę dwa, ponieważ teraz będzie Yumeniki prowadzone w 8 razy, tak jak to, przepraszam, udało wam się zebrać, a także pojedynek w saperze pomiędzy Matim a Planetem, na który też udało wam się wpłacić, za co bardzo serdecznie dziękujemy, ale a propos wpłaty, jest jedna bardzo ważna informacja. Jutro jest dzień po prostu zapchany donacjami, troszeczkę mniej dzięki Johnowi, który już jedną wpłacił. Hashtagami, przepraszam. Donacjami mamy nadzieję, że też, ale hashtagami. Jeden już nam wypełnił John, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Natomiast następna inicjatywa zaczyna się już o 9:30 jutro w Guitar Hero 3. Jeżeli chcecie zobaczyć jak Dexter, możesz tu nawet podejść, Dexter. Zapraszamy Dextera do kamery. To jest Dexter. Tak, możesz nawet bliżej, żeby cię było lepiej widać, tak? To jest Dexter. Cześć, Dexter. Dzień dobry. Tak, to jest Dexter. On jest chory. On jest chorym człowiekiem, ponieważ tak dobrze gra w Guitar Hero, że to jest po prostu niesamowite, ale mało tego, jeżeli chcecie zobaczyć, jak on jeszcze lepiej gra w Guitar Hero, ponieważ będzie miał gitarkę za plecami, to wpłaćcie koniecznie na ten hashtag, ponieważ macie bardzo mało czasu paradoksalnie, gdyż zaczynamy od tego rana już jutro, a potrzebne jest aż 400 zł, więc jeżeli chcecie się spiąć, to jest na to bardzo dobry moment. A zaraz po nim i po mortyrze, który jest następny, będzie Polski Fire, czyli tłumaczenie mojej gry strażackiej, na które potrzeba z kolei 300 zł, więc też dosyć dużo pieniędzy. Mam nadzieję, że któryś z nich chociaż uda się zebrać, więc trzymamy za was kciuki, że wam się uda. No i cóż, liczymy, że dacie radę wesprzeć ten szczytny cel, prawda, Poker? Cały czas mamy taką nadzieję. I to zobaczymy, ile się uda. Jeśli nie wypełnimy któregoś hashtaga, to też nie ma tragedii, ale jakby bardzo byśmy chcieli zobaczyć jak najwięcej wypełnionych i trzymamy kciuki, że uda wam się wypełnić jak najwięcej. Dokładnie tak. Pytanie z czatu, co to jest za mikrofon? Tak, to jest Samsung Go Mic. To jest mój mikrofon i gorszy od wszystkich, które tu są, ale jest jak najbardziej niezawodny. Jak najbardziej niezawodny, gąbeczka też ma self-made. Gąbeczka i działa tak trochę nawet. Profesjonalna. Działa, więc nie jest głupia. Bardzo profesjonalna, mi się podoba. Mam nadzieję, że wam równie tak samo jak nam.
Oprócz tego, patrząc jeszcze na listę ranów, będzie też Harry Potter, Komnaty Tajemnic. Tam już kilka donacji padło, jeśli chodzi o hashtag Schody Hogwartu, żeby strącić McGonagall z schodów, więc też wpłacajcie na to. No i Fallout, tam są jeszcze dwa hashtagi, mamy jeszcze Donation, Bid War w Diablo 2, także naprawdę jutrzejszy dzień jest bardzo zawalony i liczymy, że pomożecie nam w zdobyciu czegokolwiek z tego, ponieważ no, jeżeli nic nam się nie uda zdobyć z tych hashtagów, nie będziemy smutni, ale uważamy, że są na tyle fajnie przygotowane, że może coś nam się uda i urozmaicić to po prostu rany nadchodzące. A jutrzejszy dzień też jest zapchany od początku do końca. Mamy od początku Guitar Hero 3, Legends of Rock, od Dextera od 9.30, dalej Mortyr 4, Fire Department 2, czyli Ognisty Podmuch, i Polder Driver to tworzy nam taki blok średniawych gier dość, ale śmiesznych w oglądaniu. Takie trójmiasto trochę, takie trójmiasto gamingowe, czyli Mortyr, Strażacy i Poldek. Dokładnie. Potem mamy sam quality content, czyli Harry Potter i Komnata Tajemnic od Fragusa, Fallout 1 od Planeta i Diablo 2 Lord of Destruction od Krusa. Wszystkie te rany praktycznie, większość tych ranów ma jakieś inicjatywy do wypełnienia, więc zachęcamy, żebyście, jeśli wpłacacie i nie wiecie, na co wpłacić, to możecie sobie wylosować inicjatywę, ale lepsze to niż nie wpłacać na żadną. Zachęcamy do tego, żebyście próbowali wypełnić te inicjatywy i mam nadzieję, że wypełnicie jak najwięcej. A jeśli interesuje was jutrzejszy dzień, to zaczynamy już od 9 pre-showem, tak jak dzisiaj, więc pamiętajcie, żeby zajrzeć albo dać nam followka, no to jakby i tak będziecie mieli powiadomienia o tym. I tak samo zaczynamy w niedzielę też o 9, więc mamy cały weekend od rana do praktycznie późnej nocy wypełniony speedrunami. Widzę, że mamy nowego donata też przy okazji. Uboa wpłaca 10 zł i pisze hashtag Bad Fallout. Więc już mamy kolejny hashtag z dnia jutrzejszego powoli zapełniany. Pytanie, czy się uda, to już zależy, moi drodzy, od was. I mamy nadzieję, że się uda faktycznie. A jeśli chodzi o dzień ostatni, czyli niedziela, będzie to na szybko Fallout 3, Yu Yu Kenki Musou, Burnout Legends, Escape Goat, Persona 5, Dino Crisis, Zelda, oczywiście ta oryginalna w wersji japońskiej na NES-a, Mystery Block w wykonaniu Rytin, Forza Horizon, Castlevania Symphony of the Night i na koniec tradycyjnie Momodora Reverie Under the Moonlight. To jeśli chodzi o nasz schedule, dodatkowo mamy jeszcze dwie gry, które można odblokować. Poza Saperem, który już dzisiaj się pojawi, będzie to Wave Race 64 w wykonaniu Pokera oraz Chinatown Wars w wykonaniu GTA, oczywiście Chinatown Wars w wykonaniu Hoxiego. Czyli najlepsze GTA w chińskich klimatach poza Sleeping Dogs. Poza Sleeping Dogs to jest najlepsze chińskie GTA, to zdecydowanie. I poza chińskimi podróbkami GTA, bo one są z automatu chińskie, prawda? Tak mi się też wydaje. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania na czacie, to te hostingi to jest tak naprawdę najlepszy moment na ich zadawanie, żeby skomunikować się też z nami poza ranem, żeby nie przeszkadzać ranerowi podczas ewentualnego komentarza, czy też kanapie. Więc jeżeli chcecie coś powiedzieć, to jest naprawdę najlepszy moment. I szczególnie jeśli chodzi o takie kwestie organizacyjne dotyczące naszych eventów, to jest akurat dobra opcja, bo jesteśmy zwykle tu z jakimś organizatorem, więc jakby przynajmniej jeden z nas, a w tym przypadku nawet dwóch, wie coś więcej pewnie i może odpowiedzieć na wasze pytanie. Powiedz mi jeszcze poker tak na zakończenie, bo widzę, że setup jest prawie gotowy. Jak się do tej pory podoba event? Może nawet oddam ci mikrofon. Bardzo, jest niesamowicie. No jakby wpadli do nas ci sami ludzie, którzy ostatnio z paroma nowymi i poznaliśmy kolejnych niesamowitych speedrunnerów. Bardzo się cieszymy, że możemy współdziałać razem i dzielić się naszą pasją i przy okazji rozmawiać, grać w gry, robić cokolwiek razem. No i jeśli jesteśmy w stanie przy okazji komuś pomóc, to już jest w ogóle niesamowite. Więc cieszymy się z tego niemożliwie. I miejmy nadzieję, że będzie do nas przyjeżdżało coraz więcej ludzi i event się będzie rozlastał i będziemy zbierać coraz więcej pieniędzy na piękne cele. I taką mamy nadzieję. Tak, za to trzymamy kciuki. Kot właśnie usiadł na kolanach i was ogląda, nie zawiedźcie. Nie zawiedziemy, zwłaszcza, że teraz Humaniki wykonują Planeta, będzie robiony Planet. Co prawda mówił, że jest to całkowicie RNG run i może to wyglądać ciekawie, jeżeli po 10 minutach nawet nie uda mu się wykonać nic z tego, ale mamy cichutką nadzieję, że faktycznie tak będzie. Oprócz tego, co mi się szczerze podoba na evencie, to to, że problemy techniczne są naprawdę niewielkie. Na razie. I miejmy nadzieję, że będą tylko mniejsze lub żadne. Zresztą sami uświadczyliście, że faktycznie jest tego bardzo mało. Po stream nie urywa,
cały czas w miarę stały bitrate. Czasami tylko jakieś audio problemy, ale to jest za chwilę naprawiane. Także no, my jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Pozostaje tylko życzyć powodzenia runnerom, że uda im się osiągnąć wszystko w swoich ranach. Tak jak Planetowi, szansa 1,64 na to, że spotka Uboe, tak jak zresztą blisko Nocha na czacie podpowiada. Faktycznie jest 1,64 szansy, że to się uda. Więc to Planet będzie na pewno trochę próbował. I zobaczymy, czy w te 10 minut chociaż mu się uda. Jeżeli będzie dobre RNG, to kto wie, może PB, być może nie. Przy okazji Planet teraz pokazuje coś naprawdę rzadkiego gdzieś tam na swoim ekranie. My jeszcze nie wiemy, o co chodzi. Przynajmniej wiemy, że Naran będzie w dobrym humorze. Tak, na razie ma dobre RNG z tego, co widzimy. Pytanie, czy utrzyma je do końca właśnie tego rana. Widzimy, że ekipa daje znak, że jesteśmy gotowi, więc my już schodzimy i oddajemy głos Planetowi dosłownie za kilka chwil. Który pociera barierkę. Zależy od tego, czy masz nóż, czy nie, pocierają szybciej bądź wolniej się tym nakręcam. I jak wchodzisz na drzwi, które są na końcu, wyciszę drugiego pana, którego się nie da pominąć. Super. Okej, jak coś, to wyciszam drugiego pana. Masz event, gdzie pojawia się ten face, paręnaście sekund. Ale skąd? I generalnie kończy się to tak, że jest taki mindfuck i taki i się budzi. Dexter, to po prostu number world, ale to jest ten najbardziej konta, wiesz, typowy nokuon. No. Tam nawet jak masz odgłos otwierania, zamykania drzwi, Dexter, to ten odgłos Dexter, zamykania drzwi we wszystkich drzwiach jest taki bum normalny, a w tym jest taki up, wiesz. Jest przez twój jakby podkreślenie. Dobra. Jeszcze jakbyś mógł zestartować timer. 10 minut czasu. Znaczy, powiem w ten sposób, że ten estimate jest taki na zasadzie, jak będzie dobrze, to będzie bardzo szybko, jak będzie źle, to może być pół godziny, więc w praktyce gdzieś zamkniemy się pewnie trochę szybciej niż tak. Jak będzie overestimate, to po prostu gdzieś to skończy. Nie daj Boże, nie wiem, 15 minut to jest absolutny max. Wolałbym, żeby to nie poszło, no bo to jest czyste RNG. Dobra, dzięki ogromne przede wszystkim za wpłaty na dzieciaki. I tak, hashtag spełniony, więc w tym momencie po wzięciu rowerka budzę się i rowerek można użyć na glitchu, bo rower daje prędkość razy 2, glitch razy 4 daje, jeżeli się go po prostu użyje siedząc przy... Tak, o, widzisz właśnie, bo to było tak. Jeżeli się użyje go, ale w momencie... O, tak jest dobrze. No bo w sumie nie, bo resztę musisz. Jeżeli się go użyje siedząc przy biurku, ale odchodząc, natomiast można go użyć samego krzesła, na krześle się przejechać, które normalnie jest o połowę prędkości. Możecie zgasić światło, tak się śmieję, ale nie. No, tak na serio, to by pasowało, tylko to oczywiście nie wiem, czy to jest realne. Jest realne? Nie jest realne. To jest? Wyłączenie światła? Nie? Nie? Nie. No? No jak, czy jest realne wyłączenie światła do tego rana? A, to tak. Jest realne. No dobra. Dobra. Więc ja powiem do końca, co ci chodzi. Aż tak bad fallout. I będziesz się tak bawić światłem. Jak ci powiemy. No. Dobra. Dobra. Więc trick razy 8 polega na tym, że po prostu będę musiał, będę miał problemy z kontrolowaniem, bo będzie ciężko, szczególnie już wywołując Uboe. No i życzę mi szczęścia, bo to jest tak, jest bardzo kapryśna, hak. Kaj Uboa, jedziemy. Dobra, Mati, gotowy powolutku na czas? Dobra. To jedziemy. 3, 2, 1, go! Najpierw skipuję oczywiście cały tutorial. Wbijam do łóżeczka, bo w międzyczasie, po co w ogóle? W międzyczasie wyjaśnię, czym jest Humaniki. Humaniki to taka fajna gra stworzona początkową RP Remakerze, która tak naprawdę jest taką wielką podróżą w świecie snów. W dużym skrócie można to podsumować jako LSD Dream Simulator, jeśli ktokolwiek grał. To pewnie jest takie najbardziej popularne... a nie? No generalnie właśnie chodzimy przez takie dziwne światy i odkrywamy, które są z nami tej dziewczynki. Która jak się nazywa, przypominam? Madotsuki, czyli okno, okienko. O, no. I ona jest bardzo młoda, jeśli dobrze pamiętam, to chyba 7 lat. I właśnie
jest taka mechanika, że wchodząc do łóżka, zasypiamy i wchodzimy w ten świat snów, a jeśli chcemy z niego wyjść, no to po teraz, prostu się... Teraz robimy glitcha razy 8, więc najpierw robię razy 4. Siadam. Tyk, tyk. To jest razy 8. Znaczy to jest razy 4. Teraz robię to, tego już bym nie robił. Wychodzę do Nexusa. Dropuję efekt. Biorę i... Jestem w miarę szybko poruszający się. Zaraz będzie prop. Teraz się zaczyna. No i teraz... No i teraz zapieprzę jak mały zimowy świat. Zima jest piękna, biegnie, więc... No i mamy teraz... Zaczyna się horror, który nie wygląda jak horror, tylko taki labirynt jak paty cukrzane. I właśnie to jest moc tej gry, że tak naprawdę można z każdego miejsca dostać się do kompletnie innego miejsca i eksplorować to godzinami. I zaczynamy. Zaczynamy. Pierwsza próba? Nie. Druga próba. Nie. Trzecia próba. Nie. Mary, ja tu ja miałem... Ups. Czwarta próba. Czwarta próba. Nie. Tak. Po pierwszej minucie przestańcie liczyć, powiem tak. Piąta. To może być... Nie. Mary, tyle wpłacasz? Bogaty je. Szósta. Na szóstej powinno wypaść. Siódma? Tam. No i teraz... Dziewiąta. Ciekawostką jest też to, że można 8x przerobić na 4x plus dodatkowy przedmiot. Wtedy... Tak, generalnie w ramach ciekawostki mogę powiedzieć w ten sposób, że mam rekord. Wtedy zamiast który podnosić... Jest... Jak to było rower, to bierze się ten przedmiot, który się chce. Wtedy się przyda. Czas! 12! O kurwa! Dwa. No i tutaj wszystko się fuckupuje w tym pomieszczeniu i jeżeli dotkniemy UBA, może próbując wyjść... Słyszycie to? Jest dźwięk przerażenia, Boże drogi! A tu robimy... Windowsa wyjebało aż. I biała pustynia, tak? Muzyka z białej pustyni. A ponieważ tak naprawdę kochamy UBOĘ, to jest piękny, kochany demon, to będziemy przy niej i zaśniemy. Tak. Kotki twarze. Czary. Czary. Obydwa. Dwa. Karobure, karobure, kozy. Aoba. Obie już słodko śpi. Dobrze. Aoba. No dobra. Oba. Dzięki ogromne. Weź to schodź, bo ja się tu kompromituję. Poczekajcie, muszę coś zrobić. Tak, to koniec. Sorry, musiałbym 64 razy, żeby wyczarować, więc dlatego nie mamy jej w realu, ale wiecie, jest tutaj z nami duchem. Ej, planet, trzecie miejsce. Serio? No. A, to znaczy, ten czas ma pierwsze miejsce, czy trzecie miejsce, tak? Tak. No dobra, w porządku. Ile w ogóle był? 2,57? Tak. To jest swoje PB? No, co do PB, no to ja tak się chwalić nie będę, ale mam jeden... Mój rekord to jest 1,45 i to jest pierwszy raz. O, nice. Ale serio, autentyk dlatego, że ją no generalnie mieliłem i za pierwszym razem jak wyszło, ja tam trochę spieprzyłem labirynt, ale to tak, że może sekundę da się z tego ranu szczęść półtorej max, 1,42, 1,43 to jest taki chyba ludzki minimum. Tylko ja robiłem to na razy 4, a na razy 8 jest TAS. To jest mindfuck, bo TAS jest w tym momencie o 6 sekund lepszy bodajże. Natomiast przez pół roku od momentu, kiedy go zrobiłem, ten człowiek, który jest autorem TASa najlepszego, miał TAS gorszy.
przez pół roku taki stan rzeczy był i to takie było dla mnie trochę niepojęte, że RTA może być lepsze od TASA. Ale no, siłą rzeczy dzięki Bogu przywrócił porządek rzeczy, więc... Bo to by było coś nie w porządku by było, prawda? Także... No... Nie no... Całkiem tak, dobrze. Dobra. Dokładnie. Tak jak z Falloutem. To może bez... Gotowy? Tak, dokładnie. Przerwaj saper. Dobra.